Cześć, witajcie, z tej strony Poprawny Polak, oto krótki filmik, pojedynczy naprawdę filmik z gierki Gods Will Be Watching. Jest to gra, którą możecie zagrać za darmo pod linkiem podanym w opisie tego filmu. Jest to gra, która powiedzmy nie wymaga wiele wprawy, może nie tyle, żeby ją przejść, co żeby w nią grać. Jest to naprawdę prosta gra, w sensie mało skomplikowana, ale niekoniecznie prosta do przejścia. Tak czy inaczej, bez dłuższego przedłużania, zacznijmy. To jest cały nasz świat gry. Mamy tutaj tylko i wyłącznie to niewielkie obozowisko. To jesteśmy my. Wiem, że mówię to i nie wiadomo, o co chodzi, ponieważ mój kursor jest tutaj zapewne niewidoczny. My jesteśmy tą osobą, która może się ruszać za pomocą, robimy to za pomocą myszki, natomiast sam ruch tak naprawdę jest w ogóle nieistotny. Istotna jest nasza interakcja z obiektami oraz ludźmi plus robotem i psem. Jak widzicie, w prawym dolnym rogu ekranu mamy ilość akcji, które możemy jeszcze wykonać dzisiejszego dnia. Cała gra sprowadza się do przetrwania 40 dni i naprawienia tego oto radia, które jest zepsute i które może naprawiać doktor z większą zapewne skutecznością robot i z największą skutecznością nasz inżynier. Przez te 40 dni będziemy musieli przetrwać, mając ograniczone ilości jedzenia, zasobów oraz mając za sobą tajemnicze jezioro, w którym żyją jakieś meduzy, które, wiecie, może nie tyle żyją tam koniecznie jakieś meduzy, ale tak czy inaczej w powietrzu krąży jakaś choroba, którą można się zarazić. Wtedy osoba niewyleczona umiera w trakcie 3 dni. A więc przedstawmy po kolei nasze postaci. Tutaj jest Marvin to pies. Tutaj jest nasz żołnierz, który nas może bronić. Tutaj jest doktor, który może sporządzać lekarstwa. Tutaj jest psychiatra / psycholog, osoba, która może podnosić nasze morale. Tutaj jest inżynier od naprawiania radia, a tutaj jest robot Brandon, który może nam podać informacje o stanie psychicznym bohaterów, o poziomie naprawienia radia. No i to tak naprawdę byłoby wszystko, oprócz tego może on także sam naprawić radio. Mamy także apteczkę, czyli miejsce, w którym trzymamy lekarstwa. Jakby zajrzenie do apteczki czy pudełka z amunicją nie jest liczone jako akcja. Możemy po prostu w ten sposób sprawdzić, ile jeszcze czego mamy. Tak samo z mięsem. Mięso to jest nasze podstawowe jedzenie. Jak widzicie, zostało nam 26 laserowych pocisków czy też nabojów. To jest nasze jedzenie, mięso. Mamy jeszcze 30 porcji jedzenia i teraz pod koniec każdego dnia każda z żywych tutaj istot spożywa dokładnie jedną sztukę jedzenia. Jedną porcję jedzenia, a więc w ten sposób łatwo policzyć, na ile nam jeszcze tego jedzenia starczy. Mamy tutaj 2, 4, 6 osób żywych, czyli jedzenia starczy nam w tej chwili na 5 dni. Mamy tutaj ognisko. Z ogniskiem można robić tyle, że można, powiedzmy, doglądać ognia. Nie wiem do końca jeszcze, czy to coś robi, ale można przede wszystkim dodać do niego drewna, co zrobimy. Ponieważ w innym wypadku zginęlibyśmy pierwszego dnia od hipotermii, mianowicie przemarzlibyśmy na śmierć, ponieważ pod koniec każdego dnia musi być obowiązkowo zapalone ognisko, jeśli nie chcemy przegrać gry. Tak po prostu w jednym momencie. Tutaj mamy radio, także możemy zbadać poziom zniszczenia tego radia. Nie, poziom zniszczenia radia sprawdzamy u Brandona. To także nie liczy się jako akcja. Mamy tutaj wyniki psychoanalizy. Psychoanaliza dotyczy po kolei żołnierza, doktora, inżyniera oraz naszej pani psychiatry, pani psychiatra, no naszego psychiatry w zespole. I teraz im niższy jest wynik, im bliższy zera, tym gorszy jest stan psychiczny osoby lub, no nie, nie lub zwierzęcia, ponieważ nasz pies tutaj się nie liczy. I mamy tutaj także stan naprawienia radia, który musimy naprawić w ciągu tych 40 dni. No więc zacznijmy. Ten filmik nie będzie już za bardzo filmikiem instruktażowym od tej chwili. Ten filmik będzie jedynie tak naprawdę filmikiem pokazującym jedno moje podejście do tej gry. No więc cóż, zacznijmy. Zacznijmy od wysłania żołnierza po mięso. Widzimy teraz, że będzie nas to kosztować losowo pomiędzy 1 a 3 pociski i mamy 90% szansę na odniesienie sukcesu w polowaniu. Może polować także nasz pies. Nie kosztuje to nic, ale ma za to mniejszą szansę powodzenia. A więc ja zacznę od wysłania żołnierza kilkukrotnie na polowanie. Zrobię to jeszcze raz. Została nam teraz już tylko jedna akcja do wykonania. Mamy za to naprawdę dużo mięsa, mianowicie 51 porcji. No i dobra, myślę, że możemy
równie dobrze podnieść trochę na duchu naszego psychiatrę, ponieważ jak widzimy, czy też jak widzieliśmy, nasz psychiatra ma... Nie, sorry. Najniższe morale, tak, najniższe morale to jest morale psychiatry, a więc możemy z nią pogadać. Rozmowa jest tutaj właśnie sposobem na dowiedzenie się czegoś o postaciach, a także podniesienie morale danej postaci pojedynczej. Jak widzicie, psychiatra może, może jakby zarządzić taką grupową sesję, grupową terapię, to zajmuje nam wszystkie 5 akcji, czyli musimy to zrobić na początku dnia i to wtedy wszystkich podnosi na duchu, ale nie możemy też zrobić tego dnia już nic więcej, a więc pogadajmy sobie z psychiatrą. Chcecie, możecie sobie poczytać, tutaj angielski nie jest za bardzo skomplikowany. No i w takim razie rozpoczniemy kolejny dzień. Oczywiście wszystkie kolejne dni będę starał się załatwiać trochę szybciej, ponieważ no powiedzmy nie ma tutaj wiele więcej do roboty. Okej, a więc zauważmy, że nasz inżynier zastygł w miejscu. I teraz takie właśnie zastygnięcie w miejscu jest objawem naszej choroby, która po 3 dniach by go zabiła, a więc musimy go uleczyć. On teraz nam podziękował za ratunek. Dlaczego tak naprawdę, w jaki sposób zauważyłem, że on zastygł w miejscu? Oczywiście teraz wszyscy wykonują raz na jakiś czas jakieś tam ruchy. Natomiast zauważyłem, że mam jedną mniej akcję. Zastanawiałem się, czym jest to spowodowane. Było to spowodowane tym, że kiedy na przykład kilku członków jest martwych naszej ekipy, to wtedy mamy też mniej akcji do wykonania danego dnia. Tak samo jak widać jest wtedy, kiedy ktoś jest chory. Myślę, że najlepiej zacznę od próby przygotowania kolejnych lekarstw przez doktora. Okej, zrobił on jedną szczepionkę. Myślę, że możemy spróbować, wiecie co, zająć się tymi lekami do końca dzisiejszego dnia. A następnego dnia zaczniemy pracę nad naprawą radia. Okej, mamy teraz 3 szczepionki. Kolejny dzień za nami. Zostało jeszcze jedynie 38 dni. Zdradzę wam w tajemnicy, że najlepszy mój wynik, najlepszy mój wynik to było przetrwanie 16 dni, po czym zginąłem, ponieważ zapomniałem rozpalić ogniska. Ale myślicie sobie, zaraz, na razie ognisko rozpalałeś raz, cały czas płonie. Oczywiście ognisko może za jakiś czas zgasnąć i wtedy trzeba będzie to zauważyć i uporać się z tym problemem, mianowicie po prostu zapalić, donieść więcej drewna, zapalić ogień na nowo. Okej, a więc teraz poprosimy naszego inżyniera, żeby spróbował naprawić radio kilka razy. Jak widzimy, nasz inżynier naprawił, poczynił jak gdyby 6-procentowe postępy w naprawie radia. Możemy teraz upewnić się, sprawdzając u Brandona, radio jest naprawione w 12%, czyli 6 punktów na 50, a wyniki psychoanalizy wskazują na to, że inżynier ma najsłabsze samopoczucie, a więc pogadamy sobie raz z inżynierem i myślę, że możemy spróbować wysłać naszego psa na polowanie. Chociaż z drugiej strony, ile mamy amunicji? Amunicja niestety jest nieodnawialna i przydaje się jeszcze do czegoś, co zobaczycie później, więc chwilowo nie będę zużywał więcej amunicji. Niestety nasz pies poległ, znaczy poległ. Nie poległ, ale odniósł porażkę na polowaniu i niczego nie upolował. No ale trudno, to było wkalkulowane ryzyko. Teraz widzimy, że nasze postaci mogą trochę zmieniać swoją pozę, w której stoją. To informuje nas zazwyczaj o tym, że gorzej się czują trochę psychicznie, ich mentalność trochę wysiada, więc dzisiaj postaram się z nimi wszystkimi pogadać. Sprawdzimy sobie u Brandona, jak oni się czują. No i wszyscy poza żołnierzem, który zdaje mi się, że ma po prostu najlepsze morale, jest najbardziej odporny psychicznie na różne wydarzenia i powiedzmy niedogodności życia w takim małym obozie. Oprócz żołnierza wszyscy zdają się dosyć podupadli na duchu, a więc pogadamy sobie z każdym po razie. Tutaj otrzymujemy tak naprawdę po raz pierwszy ważną informację, mianowicie, że tutaj jest ten wirus Meduzea i jeśli ktoś zostanie sparaliżowany, to po 3 dniach umrze. Pogadamy sobie z inżynierem, który powie, że powie nam, jak działa ta psychoanaliza Brandona, co wam powiedziałem na początku filmu, no i pogadamy sobie z psycholożką, bo tak ją będę nazywał, która, jak widać, mówi nam, że o dziwo, jeśli ktoś z ekipy umrze, to morale członków drużyny spadnie. Okej, Marvin znowu poległ na polowaniu, znaczy znowu nie poległ, tylko znowu popełniłem ten sam błąd, znowu odniósł porażkę na polowaniu, niepowodzenie. Sprawdzimy u Brandona, jak się miewają nasi członkowie naszej ekipy, wszyscy dosyć słabo, znaczy może nie dosyć słabo, potem bym się pewnie cieszył za kilka dni z takiego wyniku, ale generalnie myślę, że czas na grupową terapię zeżre nam to wszystkie akcje, które mogę wykonać dzisiejszego dnia, no ale powiedzmy, nic nie jest bardzo, bardzo naglące. Wszyscy są zdrowi, ogień płonie.
Lekarstwa są w zapasie, jedzenia właśnie warto byłoby sprawdzić, ale jedzenia jeszcze jest więcej nawet niż na początku, a więc czas na grupową terapię. Zobaczymy za chwilę, jaki ta terapia odniosła skutek. Okej, okay, spytajmy się więc Brandona. 7-5, 7-5, a więc zdaje się, że naprawdę sporo lepiej. No i warto byłoby zacząć naprawiać radio. Myślę, że poświęcę tak trochę czasu, żeby doktor spróbował przygotować lekarstwo. Jedna szczepionka więcej, zawsze coś. Jedno życie więcej, być może w jakichś strasznych okolicznościach, kiedy ktoś zachoruje. Teraz niech inżynier naprawi, spróbuje naprawić trochę radio. I w ostatniej akcji poproszę jeszcze żołnierza, żeby tym razem on poszedł na polowanie, a nie Marvin. No i żołnierz kosztem jednego pocisku zdobył 7 porcji żywności. Więc, no cóż, lepiej niż Marvin kosztem zera zdobył 0 za dwiema próbami, ale nie winimy go, w końcu to tylko pies, nie ma karabinu ani nic. Okej, a więc wszyscy wyglądają tutaj na dosyć zdruzgotanych. Nie jestem jednak pewien, czy nasz doktor przypadkiem tutaj nie został sparaliżowany. Sprawdźmy. Okej, został. Został, widzimy w menu opcję Cure, czyli ulecz, a więc uleczamy naszego doktora, który jest nam dozgonnie wdzięczny, chociaż ta wdzięczność może nie trwać bardzo długo w obecnych okolicznościach. No i zobaczmy, jak tam stan naszych podopiecznych. Okej, okay, a więc najgorzej czuje się doktor psychicznie i kobieta, a więc zajmijmy się właśnie nimi w takiej dokładnie kolejności. Okej. Okay. No i cóż, to by było na tyle. I tak jak na razie wszystko zdaje się przebiegać dosyć gładko, to już niedługo napotkamy na pierwsze trudności. Oczywiście już teraz trudnościami mogłoby się wydawać to, że wszyscy są dosyć podupadli na duchu, ale mówię wam, może być jeszcze sporo więcej, a więc pogadamy sobie teraz ze dwa razy z żołnierzem, żeby czuł się zaszczycony. Sprawdzimy, jak się teraz miewają nasi ludzie. Żołnierz tak naprawdę najlepiej z tego wszystkiego, w ogóle cała sytuacja wygląda dosyć słabo. Ale mam już pewien plan, mianowicie postaram się trochę naprawić radio, zrobić trochę pożytecznych rzeczy w tej kolejce, a w następnej przeprowadzić terapię grupową. Chyba, że będzie trzeba rozpalić ognisko, wtedy niestety faktycznie będę musiał to zrobić, ale nie. Okej, a więc czas na terapię grupową. Generalnie rzecz biorąc, faktycznie zwykle największy problem mam z tym, żeby utrzymać całą drużynę w miarę w odpowiednim stanie psychicznym. Okej, okay, ognisko zgasło, więc dodamy trochę ognia. Znaczy, dodamy ognia, dodamy drewna i rozpalimy na nowo ogień. Mamy za to bardzo mało jedzenia, więc teraz niech żołnierz się wykaże. Mam nadzieję, że będzie trochę bardziej oszczędzał amunicję. No. Może jeszcze trochę bardziej. No. I co mógłbym teraz zrobić? Pogadamy sobie z tą kobietą, ona nie wygląda w tej chwili najlepiej. No okej. Okay. Teraz być może już ta informacja się gdzieś pojawiła, być może nie. Możemy się dowiedzieć podczas tej gry, że inżynier i psycholożka są małżeństwem od bodajże. Znaczy małżeństwem, są parą od bodajże 7 lat. No a tymczasem minęło już 10 dni, został równo miesiąc w tej niegościnnej pustce, która wygląda na dosyć zimną okolicę. Sprawdźmy, ile mam lekarstw. Wydaje mi się, że 3. Okej, 3, zgadza się. Kto tutaj wygląda najgorzej? W zasadzie w tej chwili wszyscy wyglądają w miarę dobrze. Pogadamy sobie z lekarzem. Pogadamy sobie znowu z lekarzem. Spróbujemy naprawić radio. I spróbujemy, zobaczymy, ile mamy kul, pocisków. Okej, 8, a więc myślę, że nadszedł czas, by nasz pies się w końcu trochę wykazał. No, niestety, Marvin zawiódł nas po raz trzeci z rzędu. No, ale w końcu się udało. A więc, tam tratam. Mamy troszkę więcej jedzenia. No, ale niestety okazało się, że nie doceniłem powagi sytuacji, ponieważ inżynier i psycholożka postanowili razem uciec. Może nie tyle postanowili, co stracili zmysły, ponieważ tak tu jest napisane. A więc straciliśmy członków naszej załogi. Zostały nam teraz tylko 3 akcje dziennie. No i generalnie nasza sytuacja jest dosyć straszna. Muszę teraz naprawdę dbać o morale. Zauważmy, że morale są bardzo niskie, 0 i minus 2. I muszę wam powiedzieć, że po tym jak straciliśmy inżyniera i psycholożkę, myślę, że nasze szanse na dłuższe przetrwanie są bardzo, bardzo, bardzo nikłe. A więc spróbuję podnieść w miarę na duchu obu tych mężczyzn. Mam nadzieję, że nasz żołnierz, mimo że ma
stan tej psychoanalizy zero, postanowi jeszcze jeden dzień przynajmniej zostać, żebym mógł też z nim trochę pogadać. No, niestety. Niestety to był błąd. Być może trzeba było pogadać dwa razy z doktorem, raz z inżynierem, znaczy z żołnierzem. Nie wiem do końca, jak to działa, ponieważ doktor miał -2 i nie uciekł, a więc miałem nadzieję, że żołnierz także nie ucieknie. No, w tej chwili mamy już dosyć przerypane. Naprawdę, sami zobaczcie, nasz tutaj medyk, jedyny medyk, jedyny w ogóle człowiek, jaki mi został, ma jedynie 0 punktów, jedynie, dokładnie 0 punktów, powiedzmy, psychiki. Nie wiem, jak to naprawdę określić. Ta psychoanaliza daje w jego przypadku 0 punktów. Okej, już jeden. Nadal mamy dosyć przerypane. Sami zauważcie, mamy 12 porcji mięsa, co teraz jest dosyć dużą ilością, ponieważ pies też coś je, a więc starczy nam to na 4 dni. Wyślę psa na polowanie, okej, super. Kolejne 2 dni więcej. No i teraz będzie trzeba naprawdę podtrzymywać po prostu na duchu doktora, ponieważ jest to w tej chwili nasza ostatnia nadzieja, ponieważ kiedy ostatni człowiek ucieknie bądź zginie w jakiś sposób, to po prostu przegrywamy grę. Dostajemy pewną informację, której nie będę wam spoilerował, bo z pewnością ją zobaczymy w tym odcinku. Wątpię, żebym wygrał grę nagle, jakoś tak niespodziewanie poprawił swój wynik o 26 dni. No więc rozmawiamy sobie cały czas z doktorem. Pamiętamy jednak też, że radio jest takie coś jak radio i trzeba to radio naprawić. Nasz lekarz wygląda trochę lepiej, nie wygląda trochę lepiej, po prostu zastygł w miejscu, sparaliżowany wirusem. Stąd tylko jedna akcja tego dnia, więc cały dzień polegał na uratowaniu doktora. No i zapomniałem, znaczy nie tyle zapomniałem, co nie mogłem zapalić ogniska, a więc niestety, jak widać, popełniłem duży błąd, ponieważ mogłem to ognisko zapalić i następnego dnia dopiero wyleczyć doktora. Popełniłem błąd, no i otrzymaliśmy informację, że wszyscy zamarzli w nocy, ponieważ zapomniałem podtrzymać ognia w ognisku. Przetrwałem 16 dni, umarłem z wyziębienia, z hipotermii, zostały mi 3 pociski, 9 porcji żywności i 2 lekarstwa. Radio naprawiłem w połowie, w 54 dokładniej procentach. No i cóż, to jest koniec gry. A więc moi drodzy, jeśli ta mała gierka, tak naprawdę trochę logiczna, trochę strategiczna, troszkę luck-based, czyli polegająca na szczęściu, ale to jest minimalny taki element takiego rzutu kością, kiedy trzeba po prostu mieć szczęście, żeby na przykład dostać jedzenie, albo żeby akurat ktoś nie zastygł, wiecie, sparaliżowany chorobą. Jeśli ta gierka wam się podoba, no to bardzo się cieszę. Jeszcze raz przypominam, że link do tej gry jest w opisie mojego filmu. Możecie także składać donacje. Donacje, czy też po polsku chyba dotacje. Możecie kliknąć przycisk donate pod okienkiem, w którym gracie w tą grę na stronie. Wspomóc twórców gry, podziękować im w ten sposób za stworzenie takiej fajnej gry. No cóż, to było na tyle w tym odcinku, a więc mam nadzieję, że pokazałem tą grę najlepiej jak umiem. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, oglądajcie i do usłyszenia przy najbliższej okazji. A jeśli chcielibyście ujrzeć na moim kanale jeszcze jeden filmik z tej gry, piszcie w komentarzach. Cześć!